Moim Państwa gościem jest Janusz Król, prezes zarządu Centrum Reumatologii w Ustroniu. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Będziemy dzisiaj rozmawiać o inwestycjach realizowanych w ciągu ostatnich lat tutaj w Centrum Reumatologii, o tych, które są realizowane, które już zostały oddane, ale też o tej aktualnej kondycji, w jakiej znajduje się Centrum Reumatologii. W 2020 roku został oddany do użytku, zmodernizowany i rozbudowany do 3 sal blok operacyjny. To taka milionowa inwestycja, bo tutaj koszt tej inwestycji to ponad 17 milionów złotych. Jak po tych 3 latach sprawdza się ten blok operacyjny i czy zwiększyła się też liczba przeprowadzonych zabiegów ze względu na to rozbudowanie tego bloku? Tak, to była kosztowna inwestycja, ale bardzo potrzebna i bardzo oczekiwana, bo tamten blok operacyjny funkcjonował już od kilkudziesięciu lat, już faktycznie nie spełniał standardów, które w dzisiejszych czasach powinien blok operacyjny spełniać. Pracujemy na 3 salach operacyjnych i faktycznie, tak jak Pani wspomniała, przyczyniło się to do zwiększenia ilości zabiegów wykonywanych na bloku operacyjnym. W zeszłym roku to było ponad 1700 pacjentów zoperowanych, w tym 386 endoprotez, co daje nam w skali województwa no, czołowe miejsce, jeśli chodzi o ośrodek, który wykonuje endoprotezy. Przypomnę tylko endoprotezy kolan, endoprotezy biodra, ale również od jakiegoś czasu wykonujemy endoprotezy barku. Także bardzo dobrze wykorzystana inwestycja. Myślę, że z dużą korzyścią no, dla funkcjonowania szpitala, ale przede wszystkim dla pacjentów. Każdy, kto na tym bloku pojawia się, no to stwierdza jednoznacznie, że to jest XXI wiek no, pełną parą. Jeśli chodzi o pozostałe inwestycje, to faktycznie w roku 2022 tego tempa inwestycyjnego nie zwalnialiśmy. Została zakończona duża inwestycja polegająca na poprawie efektywności energetycznej budynków szpitalnych, remont przede wszystkim budynku administracyjno-technicznego, remont kotłowni, wymiana źródeł ciepła, instalacja 3 układów kogeneracyjnych produkujących prąd i ciepło z gazu, wymiana fotowoltaiki, kolektorów. Także te wszystkie inwestycje pomogły nam w dobrym zbilansowaniu tych kosztów energii w roku 2022. Warto było zainwestować, bo przynosi to po prostu efekty. No, efekty ekologiczne to sama nazwa tego projektu, tej inwestycji też na to wskazuje, ale również korzyści finansowe, bo to, co się stało z cenami energii, prądu, gazu w roku 2022, no to nie musimy o tym tutaj wspominać, bo wszyscy doskonale wiemy. Ale poza tymi inwestycjami również wykonywaliśmy pracę w ogrodzie, inwestycja ponad 500 tysięcy złotych, rewitalizacja ogrodu w ramach budżetu obywatelskiego. Myśmy pozyskali z ramach budżetu obywatelskiego 170 tysięcy złotych z województwa dzięki głosom oddanym na ten projekt, bo wiemy, że taka jest zasada, żeby pieniądze w budżecie obywatelskim pozyskać, że najpierw składamy wniosek, potem jest głosowanie. No udało się i ta inwestycja została przeprowadzona w roku 2022, ale to jest w zasadzie tylko połowa. Cały koszt inwestycji około miliona. Myśmy pierwszy etap zrealizowali właśnie z tym dofinansowaniem. W ramach tego zostały wykonane ścieżki, chodniki, rabaty kwiatowe, tutaj również na wejściu do szpitala, ale przede wszystkim z tyłu szpitala w ogrodzie, gdzie no, często przy sprzyjającej pogodzie pacjenci korzystają z tego ogrodu, spacerując i wypoczywając po zabiegach i spędzając tam często popołudnie, czy spotykając się z rodzinami. Udało się również zlikwidować takie stare boiska asfaltowe. Były to 4 boiska, które już były od wielu lat nieużywane, zdegradowane, popękany ten asfalt. No raczej już trudno sobie wyobrazić, że się odbywają w terenie szpitala teraz mecze tenisa ziemnego na asfaltowej nawierzchni bądź też w siatkówkę. Czyli raczej nikt nie korzystał z tych już boisk. Już od wielu lat. Są jeszcze pracownicy, którzy pamiętają to, że
że w siatkówkę tam na tych boiskach grali. Czyli już tak bardziej sentymentalnie chyba. Tak, tak. No i kolejna inwestycja z kolei związana z programem Dostępność Plus. Wykonaliśmy podjazdy przy wejściu głównym oraz z tyłu szpitala, podjazdy dla niepełnosprawnych. Te, które tutaj funkcjonowały, były no już zniszczone, wymagały remontu i tutaj też udało nam się pozyskać kwotę dofinansowania zewnętrzne, kwotę ponad 40 tysięcy z PFRON-u. Kolejnym takim obszarem, w który inwestowaliśmy w poprzednim roku, to po pierwsze bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo. Tutaj pozyskaliśmy środki 400 tysięcy złotych poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia. I tą inwestycję przeprowadziliśmy. I duża inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w e-zdrowie, stworzenie portalu e-pacjenta. Na wejściu do szpitala można było zauważyć właśnie te inwestycje w postaci monitorów umieszczonych nad gabinetami lekarskimi oraz taki duży monitor, na którym pacjent potwierdza, że zgłosił się do poradni, więc nie ma już tej konieczności, jeżeli jest to jego kolejna wizyta, nie ma tej konieczności podchodzenia do rejestracji, potwierdzania tego, że na tą wizytę się zjawił. Także to też inwestycja prawie dwumilionowa, 1 700 000 dofinansowania ze środków unijnych. W ogóle chciałem podkreślić, że ta kwota dofinansowania zewnętrznego, którą pozyskaliśmy w zeszłym roku, to jest 9 milionów złotych, a w ostatnich 4 latach to jest 30 milionów złotych pozyskanych ze środków zewnętrznych. Połowa tego to są środki na podwyższenie kapitału zakładowego przekazane przez województwo, no dzięki przychylności pana marszałka, zarządu oraz sejmiku województwa śląskiego te środki do nas spływały, ale też umożliwiały właśnie prowadzenie tych inwestycji, bo często to były środki potrzebne na udział własny w danej inwestycji. Dlatego też jest okazja, żeby za to wsparcie i dbanie o Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji podziękować. No bo ja tutaj przerwę, też chciałam zapytać właśnie, jak wy to robicie, że w czasach pandemii, kiedy te ceny rosną, właśnie wam się udaje tak te kosztowne inwestycje skutecznie realizować? No to myślę, że tak pośrednio, że odpowiedziałem. Środki zewnętrzne. W pierwszej części, tak, to środki zewnętrzne, środki właściciela, czyli organu tworzącego, którym jest województwo. Oczywiście te środki zewnętrzne same do nas nie trafiają, tylko to dzięki no, profesjonalizmowi i skuteczności naszych pracowników, naszego osób, które zajmują się pozyskiwaniem tych środków, udaje się je pozyskiwać. To jest, jak wiemy, kwestia dobrze napisanych wniosków, spełnienia kryteriów w danym programie, ale również potem właściwego rozliczenia. I wtedy no tak, możemy mówić o pozyskanych środkach, jak tak naprawdę przejdziemy kontrolę i te środki rozliczymy. Takie kolejne jeszcze inwestycje, które udało się zrealizować w zeszłym roku, czy może które kontynuujecie? Generalnie jakby kontynuujemy kwestię uporządkowania spraw parkingowych, czy miejsc parkingowych na terenie szpitala. Po wyremontowaniu budynku technicznego i urządzeniu tamtego otoczenia tego budynku, no zauważamy i wtedy łatwiej to zauważyć, jeżeli coś wyremontujemy, to nagle ta część nieremontowana odstaje, no i chcielibyśmy po prostu te parkingi tam poprawić nawierzchnię, obłożyć krawężnikami, uporządkować te miejsca parkingowe, czyli no, rozrysować po prostu farbą te miejsca, wyznaczyć, żeby tych samochodów się więcej mogło tam zmieścić, bo no, rozrastamy się, można powiedzieć. Też nasz szpital to jest 250 pracowników, to jest ponad 33 tysiące pacjentów, którzy się tutaj przewijają w ciągu roku, więc te miejsca parkingowe są jak najbardziej potrzebne. Kolejna sprawa to remont oddziału chirurgii. Mówiliśmy o bloku operacyjnym. Przy okazji bloku operacyjnego została wyremontowana część korytarza i urządzone takie miejsce, takie podwyższonego nadzoru pielęgniarskiego dla pacjentów, ale część tarasu, który został kiedyś zabudowany, na którym to widoczne są panele fotowoltaiczne, jeszcze jest do zabudowy. I tam chcemy dołożyć, czy stworzyć trzy sale chorych, żeby tych ilość łóżek była no, zwiększona, bo przy 25 łóżkach na tym oddziale
no czasami robi się ciasno, a to też w związku z tym, że tych pacjentów, którzy do nas trafiają, jest coraz więcej, tych zabiegów wykonywanych jest coraz więcej. Nowe gabinety w miejscu starej apteki? Tak, to jest kolejna inwestycja, w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Wcześniej tak zwanego starego rentgena, żeśmy zagospodarowali, pomieszczenia po starym rentgenie, żeśmy zagospodarowali wykonując dwa gabinety. Kolejna sprawa to było takie miejsce, które tutaj w szpitalu jest nazywane potocznie nerką, a to było miejsce, gdzie kiedyś miała być stacja dializ, więc tam wykonaliśmy cztery gabinety, no i teraz kolejne gabinety w starej aptece. Także w związku z tym, że tych pacjentów w poradniach przyjmujemy około 17-18 tysięcy, to miejsce było potrzebne, żeby no, lekarze mogli jakby w jednym czasie przyjmować w tych gabinetach, no i żeby też był jakiś większy komfort dla pacjentów. Myślę, że ten komfort się poprawia, choć faktycznie to, że tych pacjentów przybywa, powoduje, że jednak no nie jesteśmy w stanie uniknąć kolejek czy jakiegoś tam tłoku w rejestracji. No o te kolejki też chciałam zapytać, czy już jest lepiej, jak długo trzeba czekać, jakie to są terminy. No wy tutaj się rozbudowujecie, ale pan tutaj mówi, że cały czas no jest ten problem. No tak, no te kolejki trzeba przyznać, no nie skracają się, bo to wynika z tego, że trafiają do nas coraz to nowi pacjenci. I mogę podać przykład terapii lekowych, które u nas są prowadzone, zastosowanie leków biologicznych. To jest ponad 1100 pacjentów na lekach biologicznych, którzy muszą co 3 miesiące do nas przyjść po te leki i oni nie kończą terapii. Ta terapia jest ciągła, bo to te choroby, czy specyfika tych chorób autoimmunologicznych, chociażby reumatoidalnego zapalenia stawów, no jest taka, że pacjent po prostu jest leczony przez wiele, wiele, wiele lat. Dlatego te kolejki nie maleją. Myślę, że dobra i coraz lepsza opinia o naszych wszystkich oddziałach powoduje, że pacjenci do nas chcą przychodzić. Tak samo właśnie na oddziale ortopedycznym. Tam się skład lekarski zwiększył, jest więcej lekarzy, większa dostępność, no ale to też spowodowało, że tych pacjentów trafia coraz więcej. Wielu z nich zwraca uwagę również na tą opiekę przedoperacyjną i pooperacyjną, gdzie na bardzo dobrym poziomie znieczulenia pacjentów i dbanie o tych pacjentów, żeby ich nie bolało, powoduje, że dobra opinia jest przekazywana i pacjenci znowu chcą do nas przychodzić. Warto też wspomnieć o przejęciu ośrodka leczniczo-rehabilitacyjnego Bucze w Górkach Wielkich. To miało miejsce pod koniec roku 2022. Jak to wpływa tutaj na wasze funkcjonowanie, na łączenie tych dwóch ośrodków? Ja myślę, że z pozycji funkcjonowania naszego ośrodka to niewiele się zmieni. Na pewno trochę się zmieni, jeśli chodzi o funkcjonowanie ośrodka leczniczo-rehabilitacyjnego Bucze. I faktycznie to formalne połączenie nastąpiło w dniu 27 grudnia, kiedy zostało to wpisane do KRS-u. Ale cały proces trwał w zasadzie kilka miesięcy roku 2022, bo to zaczęło się od uchwały sejmiku, potem uchwał zarządu, uchwalenie planu łączenia, no i krok po kroku tą całą procedurę żeśmy wypełniali i ostatecznie ten wpis, tak jak powiedziałem, był dokonany końcem grudnia i od tego momentu już jest tylko jedna spółka, Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji. OLR Bucze jest naszym ośrodkiem zamiejscowym i tam jest oddział lecznictwa pulmonologicznego, rehabilitacji pulmonologicznej dziecięcej. Myślę, że z punktu widzenia właściciela te zmiany są istotne, bo to były dwie spółki, których to właścicielem było województwo. No i teraz jest jedna spółka, jeden zarząd, jedna rada nadzorcza. Łatwiej taką jednostką zarządzać. A z kolei mały ośrodek w Górkach Wielkich przeżywał trudne sytuacje finansowe związane z pandemią i z tym, że tych dzieci na leczenie stacjonarne trafia jednak mniej, jest mniej tych skierowań z POZ-ów, mniej skierowań od lekarzy rodzinnych czy pediatrów. I to, że jesteśmy jednym organizmem, jedną spółką, myślę, że zapewnia pewną stabilizację
no, górką i temu ośrodkowi. Tu raczej nie ma planów, żeby jakiejś zmiany, nie mówimy o zmianie profilu, raczej ewentualnie możemy tam poszerzyć jeszcze o rehabilitację pulmonologiczną dorosłych, ale czekamy na ogłoszenie konkursu przez NFZ. W Górkach, rozumiem, tak? Tak. Poszerzyć. Mhm. W jakiej aktualnie kondycji ekonomicznej jest Centrum Reumatologii? Tak już zmieniając troszeczkę temat. Jesteśmy w dobrej kondycji. Zakończyliśmy rok 2022 z dodatnim wynikiem finansowym. To był kolejny rok z bardzo dobrym wynikiem finansowym. Mamy podpisane kontrakty z NFZ-em na podobne kwoty jak w zeszłym roku i mamy nadzieję, że się zbilansujemy. Robimy wszystko, żeby się zbilansować tak jak w poprzednich latach. Muszę przyznać, że no często gdzieś tam publicznie narzekamy na płatnika, ale ja bym był tutaj ostrożny w tych narzekaniach, bo praktycznie w 99,9% czy 5% żeśmy się z NFZ-em rozliczyli. Zostały nam zapłacone nadwykonania w poradniach, prawie wszystkie nadwykonania, jeśli chodzi o endoprotezy. Także jestem dobrej myśli i tak jeszcze raz to powtórzę, stabilna sytuacja finansowa naszej spółki. A macie problem z takim tym potencjałem kadrowym szpitala? Jak to wygląda na chwilę obecną? Czy jest taki zadowalający, czy wymaga uzupełnienia? Też tutaj patrząc na waszą stronę internetową, też zauważyłam, że szukacie i lekarzy, i pielęgniarzy. Można powiedzieć, że jest zadowalający, bo ta sytuacja kadrowa się w ostatnich latach znacząco poprawiła. Zatrudniliśmy dwóch lekarzy, dwie panie lekarki na oddział rehabilitacji, więc tam mamy pełną obsadę kadrową, czterech lekarzy. Jeśli chodzi o ortopedię, to poza tymi lekarzami, którzy tu już od lat pracują, dołączyli do nas dwaj doświadczeni ortopedzi, chirurdzy, plus trzech rezydentów, którzy kształcą się i robią tą specjalizację chirurgiczną. Nie wspomniałem, że na rehabilitacji też od wielu lat, po raz pierwszy od wielu lat mamy panią doktor na specjalizacji. Jeśli chodzi o reumatologów, no to myślę, że też to zatrudnienie jest na tyle zadowalające, że lekarze są w stanie podołać tym swoim obowiązkom na oddziale i również w poradni, bo lekarze łączą pracę na oddziale i łączą pracę z pracą w poradni, a tak jak mówię, tych pacjentów nam przybywa. I tam również mamy, jeśli chodzi o reumatologów, 8 lekarzy rezydentów, którzy no, w różnym tam czasie, ale za niedługo kolejne osoby będą zdawać egzamin i miejmy nadzieję po zdaniu tego egzaminu będą uzyskają tytuł specjalisty w reumatologii i będą mogli przyjmować w poradni. Także ta sytuacja jest bardzo taka, myślę teraz dla nas, komfortowa. Zgłaszają się kolejni lekarze, którzy by chcieli u nas robić specjalizację. Oczywiście no, to jeżeli to jest w trybie rezydenckim, jest to finansowane przez ministerstwo, to oczywiście nam łatwiej taką osobę przyjąć. Jeżeli to jest tryb pozarezydencki, to koszty kształcenia ponosi no, pracodawca. No a wiemy, że to robienie specjalizacji łączy się z tym, że często kilka miesięcy, a nawet w przypadku osoby, która jeszcze nie ma żadnej specjalizacji, to jest ponad 2 lata, ten lekarz spędza poza szpitalem, robiąc ten duży moduł chorób wewnętrznych, internistycznych. Czyli można podsumować, że na razie no nie ma takiego problemu, jeżeli chodzi o ten potencjał kadrowy? Nie ma na chwilę obecną. Tak. A czy od strony medycznej Centrum Reumatologii ma jakieś satysfakcjonujące osiągnięcia? Tutaj pochwalcie się, jeżeli chodzi chociażby o te zabiegi operacyjne, jaka tutaj jest skuteczność? Jeśli chodzi o taką opinię. Najlepiej było zapytać wiadomo, pacjentów. Naprawdę taką najlepszym podziękowaniem jest właśnie zadowolony pacjent, który opuszcza nasz szpital po udanym zabiegu, po udanej operacji. No, ale on te często do nas wraca. Tak, pewnie. On często wraca potem do nas na rehabilitację. No dostajemy wiele sygnałów. Czasami to są również pisemne podziękowania od pacjentów, choć oczywiście, jak to w życiu, też zdarzają się tacy, którzy gdzieś tam są niezadowoleni. Więc jakby tą naszą oceną są ci zadowoleni pacjenci, ale również ta ilość pacjentów, którzy do nas trafiają. Ten szpital miał zawsze bardzo dobrą opinię i też myślę, że utrzymujemy ten standard.
Z takich nowości to na pewno to, co już wspomniałem, ta endoproteza barku nie jest czymś standardowym. To nie jest coś, co wykonywane jest w każdym szpitalu czy w wielu szpitalach. Tym się na pewno możemy pochwalić. To też na pewno wysoki standard, jeśli chodzi o znieczulenie pacjentów i uśmierzanie bólu pooperacyjnego czy w trakcie operacji, to na pewno te standardy są bardzo wysokie. Jeśli chodzi o reumatologię, to nieprzerwanie jesteśmy tutaj na pewno liderem na Śląsku, jak nie w kraju, jeśli chodzi o środek leczenia chorób autoimmunologicznych. I to, co już też wcześniej było powiedziane, to kwestia prężnego ośrodka leczącego w programach lekowych, leczącego lekami biologicznymi. To by tu już mi się nie wypada wypowiadać jako osobie bez wykształcenia medycznego, najpierw by lekarze się wypowiedzieli, ale te efekty zastosowania leków biologicznych są naprawdę zauważalne. Wielu pacjentów wraca do takiego normalnego funkcjonowania. Rehabilitacja, myślę, że też również ten poziom jest bardzo dobry, z takim solidną fizjoterapią, gdzie naprawdę z oddaniem fizjoterapeuci pracują dla pacjentów, więc możemy się tutaj tym chwalić i być zadowoleni. Ostatnio również od kilku miesięcy funkcjonuje u nas poradnia leczenia osteoporozy, więc to też jakby taka nowość i poszerzenie zakresu działania. Wcześniej, bo to było już ponad półtora roku temu, wpisaliśmy się również w ten program pilotażowy 40+, więc można było u nas wykonywać badania bez zlecenia, po prostu rejestrując się na indywidualnym koncie pacjenta, i też wielu pacjentów z tego skorzystało. Czy bierzecie udział w jakichś kampaniach społecznych, ważnych, takich profilaktycznych? Może to nie są takie typowe kampanie społeczne, ale prowadzimy dwa duże programy profilaktyczne. Mhm. Pierwszy program profilaktyczny, który już dobiega końca, dotyczył reumatoidalnego zapalenia stawów, i to jest naprawdę taki program zakrojony na szeroką skalę, bo współpracowaliśmy z kilkuset POZ-ami, poradniami, lekarzami rodzinnymi, którzy kierowali nam pacjentów z czterech województw z podejrzeniem reumatoidalnego zapalenia stawów. No i w kilku procentach to reumatoidalne zapalenie stawów się potwierdzało i pacjenci trafiają do naszej poradni na leczenie. I również ten program profilaktyczny, jeśli chodzi o osteoporozę, profilaktyka osteoporozy jest w trakcie. Już też kilkaset pacjentek głównie, ale również pacjentów skorzystało z tego programu. I tak powiedziałem, będzie możliwość również kontynuowania tego leczenia, poradni leczenia osteoporozy. Panie prezesie, już tak na koniec, taka myślę pozytywna informacja. W marcu bądź kwietniu w Pałacu Prezydenckim będą wręczane certyfikaty dla laureatów konkursu Pracodawca przyjazny pracownikom. To jest konkurs organizowany przez NSZZ Solidarność już od 15 lat, czyli taki prestiżowy konkurs. No i tutaj Centrum Reumatologii znalazło się w tym gronie nagrodzonych. Otrzymacie taki certyfikat, oczywiście serdecznie gratuluję. Czym jest dla Was to wyróżnienie? Bardzo serdecznie dziękuję. Faktycznie jesteśmy dumni z tego wyróżnienia, bo to jest inicjatywa związków zawodowych, naszej komisji zakładowej, która taki wniosek złożyła. Tam trzeba było spełnić wiele kryteriów, więc sam fakt, że związki zawodowe z własnej inicjatywy taki wniosek złożyły i aplikowały o to wyróżnienie, już był miły, a fakt, że znaleźliśmy się w gronie, jeśli chodzi o byłe województwo bielskie, dwóch firm, które to wyróżnienie otrzymają, zostało przyznane, a zostanie wręczone bodajże początkiem kwietnia, naprawdę napawa nas dumą, więc to też okazja, żeby podziękować tym wszystkim, którzy pracują na to, że jesteśmy dobrym pracodawcą. Ja, reprezentując zarząd, mam wpływ na wiele spraw związanych, na wiele spraw pracowniczych, ale to nie tylko tutaj moje działania, bo działanie dyrekcji, ale również kierownictwa na tych niższych szczeblach, bo to od tego, jaką przede wszystkim mamy atmosferę w pracy,
zależy potem ta dalsza ocena i oczywiście zastanawianie się, czy wypełniamy wszystkie te kryteria, czy spełniamy wszystkie wymagania kodeksu pracy, czy są bezpieczne stanowiska pracy, bo również to było oceniane, na przykład ilość wypadków, więc jesteśmy naprawdę dumni z tego wyróżnienia. No taka nagroda, takie wyróżnienie na pewno motywuje. Tak, mnie osobiście i tak. I trzeba utrzymać ten poziom. Tak, będziemy się starać utrzymywać, choć oczywiście tych problemów na linii pracodawca-pracownik czy pracodawca-związek zawodowy nie brakuje. U nas funkcjonują 4 związki zawodowe. No i muszę powiedzieć, że no wiele tych problemów żeśmy po prostu wspólnie rozwiązali. Zawsze udawało nam się znaleźć rozwiązanie, choć czasami to było trudne i wydawało się nawet na początku, że niemożliwe. Więc tutaj też jest okazja, żeby podziękować związkom zawodowym za taką konstruktywne podejście do wielu, wielu takich trudnych spraw. A to na pewno, także dobrze, że tutaj udaje się znaleźć jakiś kompromis. No to właśnie, jaki to będzie rok, panie prezesie? Już tak podsumowując, jakie wyzwania w tym roku przed Centrum Reumatologii? Jakie problemy? Ja myślę, że tak wiele osób byśmy sobie życzyli, żeby to był spokojny rok, tak? Żeby w końcu mieliśmy możliwość takiej spokojnej pracy bez pandemii w tle, bez tych sytuacji związanych z wojną, bo to z wojną na Ukrainie, bo to też na nas wpływa. To kwestia organizowanych tutaj u nas była pomocy dla Ukraińców, to również kwestia przyjmowania pacjentów z Ukrainy, również w tym zakresie żeśmy tutaj wyszli naprzeciw, zatrudniając w rejestracji w AOS-ie panią, która jest Ukrainką, ale zna doskonale również język polski, więc jest tutaj pomocna. Więc ja bym sobie życzył, żeby to był rok bez takich niespodziewanych wyzwań, które były w poprzednich latach, żeby można było spokojnie kontynuować to, co dotychczas się udawało. No i żeby pacjenci, no w zasadzie wszyscy byli zadowoleni, to tak bym sobie życzył i myślę, że to też jest życzenie naszych lekarzy i wszystkich tych, którzy się pacjentami zajmują. No to w takim razie tego życzymy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam państwa. Moim i państwa gościem był Janusz Król, prezes zarządu Centrum Reumatologii w Ustroniu.